Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, witajcie bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, Mesjasz, kochani. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że byliście dziś na Eucharystii. Jesteście pełni mocy Bożej. Macie świadomość tego, że jesteście Jego dziećmi, umiłowanymi, że bez Jego wiedzy włos z głowy wam nie spadnie. Że kocha was bardzo mocno. Macie prawo czuć się bezpieczni, bo On jest waszym Ojcem. Kochani, chciałbym się z wami się podzielić Bożym Słowem i kilkoma fragmentami z książki arcybiskupa Fultona Sheena. Kapłan nie należy do siebie. No i może coś spontanicznie będę coś komentował w trakcie czytania. Może coś się... Może Duch Święty gdzieś tam poruszy moje serce. Także usiądźcie sobie spokojnie, wygodnie. Posłuchajcie. Z Ewangelii według świętego Jana od rozdziału, rozdział 15, od wersetu 16. Nie wyście mnie wybrali, mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi do każdego z nas. Do każdego z nas. Pan Jezus każdego człowieka powołuje. Każdego człowieka. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie, w imię moje. I później dalej w 20, od 20 rozdziału. Ja zawsze mi się zawsze myli rozdział z wersetem. Wybaczcie. 20 werset w tym samym rozdziale, w 15. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Także kochani, też takie słowa właśnie gdzieś pracują mi w sercu. Taki odcinek to chyba będzie taki bardziej dla kapłanów, dla jakichś osób konsekrowanych, ale też dla świeckich. Dający do jakiegoś takiego myślenia, daje takie no skłaniający do jakiejś refleksji. Z Ewangelii Mateusza jeszcze właśnie odnośnie z rozdziału 5 od wersetu 11. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Wielka jest wasza nagroda. Kochani, umiłowani kapłani, których niektórzy ludzie może prześladują, a może dlatego jesteście błogosławieni, jeżeli żyjecie w prawdzie, głosicie Ewangelię. To jest piękne, że nie boicie się głosić Ewangelii prawdziwej, a nie tylko jakieś wybiórcze fragmenty takie, żeby, nie wiem, nie stracić młodzieży czy coś, nie? Bo tylko głoś, zobaczcie, jak powiedział arcybiskup Fulton Sheen. Jeśli głosisz Ewangelię i nikogo ona nie oburza, to zastanów się, może robisz coś nie tak. Tu chodzi o życie wieczne ludzi. I to jest piękne właśnie, że jesteście prześladowani za mówienie prawdy i Bogu wam za to, i Bogu chwała za to. O, właśnie tu dalej patrzcie. W 14 rozdziale w Ewangelii Jana Pan Jezus mówi tak: kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje,
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. I później w 15 rozdziale, od wersetu 7, jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Dobrze. I teraz chciałbym parę fragmentów przeczytać z książki, którzy na przykład kapłani są prześladowani, ale to już tutaj pięknie opisuje tutaj prześladowania wewnątrz kościoła, że kapłani są zazdrośni na drugich kapłanów, prześladują się, że prześladują siebie nawzajem, ale no, sami stwierdzicie zaraz, o co chodzi. Zobaczcie. Czyż pszenica nie została zmielona, aby stać się chlebem? Czyż winogrona nie zostały zmiażdżone, aby stać się winem? Takie rzucam takie słowa, skłaniające do refleksji. O, na przykład tutaj. To chodzi wszystko z tej książki, kochani, bardzo polecam. Większość kapłanów pewnie ją ma. Kapłan nie należy do siebie. Bardzo fajnie napisana, prostym językiem. No to jest właśnie prawda, zobaczcie. Jest niezmienną prawdą, że im bogatsze jest wnętrze duszy, tym mniej potrzebuje ona zewnętrznych luksusów. Nadmierna ilość ozdób i nieumiarkowane umiłowanie luksusów są dowodem wewnętrznej nagości. Zaraz dojdę jeszcze do słów Jezusa, który powiedział: idź precz, szatanie, do Piotra. Zobaczymy, o co chodzi, zobaczcie. Na przykład tutaj, zobaczcie, właśnie. Podobnie jak świętemu Piotrowi w Cezarei Filipowej, tu też odnośnie można się do tych słów właśnie, że sługa nie może być większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Także jeżeli ktoś chce naśladować Jezusa, no to musi, musi iść Jego śladami, no, proste. Musi iść Jego śladami, a nie troszkę gdzieś zboczyć, ominąć coś, co jest może niewygodne i później wrócić niby na ten sam tor. Nie ma tak. Nie ma tak. No Pan Jezus mówi, no, że kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Nie jest. Podobnie jak świętemu Piotrowi w Cezarei Filipowej. I tuż pięknie opisuje tutaj jako kapłana żertwę. Zaraz dojdziemy, naprawdę. Bardzo niesamowicie, no pięknie. Mi się wydaje, że z głębi ducha. Sam tak przeżywał i to po prostu opisał. Podobnie jak świętemu Piotrowi w Cezarei Filipowej, z łatwością przychodzi nam wyznanie boskiego Chrystusa. Lecz nie jesteśmy gotowi zaakceptować Chrystusa cierpiącego. Ten sam Piotr, który powiedział: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ewangelia Mateusza 16:16. Wziął go na bok i zaczął mu czynić wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Mateusz 16:22. I teraz posłuchajcie. Z tego powodu nasz Pan nazwał go szatanem, ponieważ to szatan na początku publicznej działalności Chrystusa kusił go, aby odrzucił drogę cierpienia, oferując mu trzy skróty do jego królestwa, pozbawione krzyża. Mateusza 4:1-11. Zanegowanie jego ofiary jawi się Chrystusowi jako rzecz szatańska. Nasz Pan powiedział, że gdy na koniec czasów szatan zasiądzie na tronie, Apokalipsa 2:13, będzie wydawał się bardzo podobny do Chrystusa, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Mateusza 2:24. Lecz skoro szatan czyni cuda, skoro delikatnie kładzie swoje dłonie na dzieciach, skoro wydaje się łagodny i skoro zdaje się kochać ubogich, po czym odróżnimy go od Chrystusa? Szatan nie będzie miał ran
na swoich dłoniach, na swych stopach, ani w swym boku. Objawi się jako kapłan, ale nie jako żertwa. No i dobra, tutaj. I dalej. Pojemnik napełniony pieprzem nie może zostać wypełniony solą. Kapłan, ale mi się wydaje, że to do każdego człowieka się stosuje to słowo. Kapłan, którego, nie tylko do kapłanów, kapłan, którego przepełniają jego własne pragnienia, nie może zostać napełniony przez Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie 1, werset 2. Święty Paweł wybrał spośród swych przyjaciół Tymoteusza jako tego, który zawsze był zainteresowany był innymi i najmniej dbał o samego siebie. I dalej. Pasterz, który angażuje całe swoje życie dla zaginionej owcy, nieuchronnie ściga na siebie ujadanie wilków. Nadrzędnym zadaniem kapłana jest poszukiwanie zagubionej owcy i trwanie przy niej, gdy już ją znajdzie. Tym właśnie prawdziwy pasterz różni się od najemnika, intelektualista od inteligenta. Obaj są utytułowani, wyedukowani i wykształceni. Różnica tkwi w ich stosunku wobec ludzi. Intelektualista nigdy nie traci współczucia dla tłumów, które było cechą słowa wcielonego. Natomiast inteligent przeciwnie, żyje w oderwaniu od łez i głodu, raka i żałoby, ubóstwa i ignorancji. Brakuje mu zrozumienia dla problemów prostych ludzi. W jego żyłach nie płynie mleko ludzkiej życzliwości, a jedynie krem książkowej wiedzy. Podobnie jest z kapłanem. Kontakt z ludźmi ze względu na Chrystusa jest poświęceniem będącym warunkiem kapłaństwa. Kapłan staje się pasterzem dusz jedynie dzięki temu, że zapominając o wszelkiej światowej wyższości, jest również składanym w ofierze barankiem. To jest piękne też. Jedno zdanie, zobaczcie. Pamiętajcie o tym, kochani kapłani i wszyscy ludzie, którzy to słuchają, którzy to słuchacie. Bóg wynagradza każde wyrzeczenie jeszcze większym błogosławieństwem. Nawracanie dusz, będące czynnością odpowiadającą naszemu powołaniu do tego, by być rybakami ludzi, nie jest łatwe, ponieważ za każdy połów trzeba uiścić myto w postaci wysiłku, lecz wydatek ten jest w Królestwie Ducha warunkiem zysku. Nie zrobimy niczego dla innych bez uświadomienia sobie mocy, która wyszła z nas, jak to uświadomił sobie nasz Pan, gdy uzdrowił kobietę cierpiącą na krwotok. Kim jednak są kapłani obdarzeni mocą? Czyż nie są nimi gorliwi kapłani? Nic nie męczy tak jak nuda. Kapłan pracujący z duszami, napełniony duchem Chrystusa, przypomina gorący krzew, który płonął, ale się nie spalał. Księga Wyjścia 3:2. Każde ujście duchowej energii wytwarza w kapłanie próżnię, którą Duch Święty dopóty wypełnia swoimi darami, dopóki dusze nie staną się jego pasją. I z Księgi Izajasza fragment. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. I tutaj nasze krzyże. Właśnie. Kapłan, który oddany jest Duchowi Świętemu, posiada odpowiedź, gdy dopadają go próby, niesprawiedliwość, zdrady, rozczarowania, problemy ze zdrowiem lub pokusy. Wie, że przygotował je Duch Święty. Natychmiast przypomina sobie, że pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu i przebywał w duchu na pustyni 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. Ewangelia Łukasza 4, od pierwszego wersetu. Zrzędliwy stary proboszcz, któremu przydzielono wikariusza, gnuśny, całymi dniami oglądający telewizję wierny,
którego musi zaakceptować gorliwy proboszcz. Te i inne jawnie, diaboliczne próby są dopuszczane przez ducha, podobnie jak duch powiódł naszego Pana ku diabłu. Pod przewodnictwem ducha każda próba wzbogaca duszę kapłana. I teraz najlepiej leczy rany ten, kto sam doznał podobnego zranienia. Ja to sobie odbieram do tego, że właśnie, że ja jako alkoholik trzeźwiejący już, nie pijący, znam ten problem i lubię pomagać tym ludziom, którzy naprawdę mają z tym problem, no. Także tak to odbieram. Musi wiedzieć, że nie dosięgnie grzesznika koniuszkiem palca organizacji parafialnej i że nie podniesie ku świętości ani jednej duszy, jeśli zasypie je stosem tanich rad. Nie może nigdy wzbraniać się przed przyjęciem gościa ze względu na swoją własną wygodę, wiedząc, że bez znoju i kurzu nie otrzyma nagrody od Boga. Słowem, musi być drugim Chrystusem, a nie zwykłym facetem. Dobrze jest mówić ubogim i głodnym w parafii, żeby zarejestrowali się w katolickich organizacjach charytatywnych, lecz kapłan zostanie osobiście pociągnięty do odpowiedzialności przed Bogiem za swoje współczucie wobec ubogich. Nigdy nie wolno posługiwać się instytucją społeczną, aby uciec od kapłańskiego obowiązku. Ciekawe, co działo się w głowie kapłana żydowskiego, który mijał rannego człowieka na drodze z Jerozolimy do Jerycha. To jest ta właśnie przypowieść o Samarytaninie. Łukasza 10:31. Gdzie pewien kapłan schodził z Jerozolimy do Jerycha i zobaczył jakiegoś rannego, który leżał na wpół umarłego. Okradziony został. No i przeszedł na drugą stronę. Później przechodził tamtędy Lewita. Też przeszedł na drugą stronę i jakiś tam człowiek Samarytanin jechał. Właśnie i opatrzył rany, zawiózł tego człowieka, wziął na swoje bydle, posadził. Zawiózł go do gospody. Poprosił tego człowieka, tego właściciela gospody, żeby miał staranie o nim, żeby tam jak ja zaraz będę wracał, to oddam ci wszystko to, co zapłacisz za niego, żeby doprowadzić go do jakiegoś porządku. Opatrzyć mu rany, tam opatrzył mu rany ten Samarytanin oliwą, winem. I właśnie, właśnie, Łukasza 10:31. Gdy poszedł dalej, czy mówił sobie, posługując się współczesnymi odpowiednikami, że poinformuje Centrum Opieki Społecznej w następnym mieście, aby przysłało ambulans? Został on na wieki zapisany w Ewangelii jako ten, który zawiódł swojego bliźniego w potrzebie. Przeszedł na drugą stronę, widząc, nie? A może jakieś piękne kazania z ambony mówił później, nie? Dlatego, kochani, no, zaniedbując naszych bliźnich, odwracamy się od współziomków. Izajasza 58:7. Aby pomóc ubogim, należy wyciągnąć nie tylko portfel, ale bowiem portfel bez serca nie jest wart niczego. Będzie to bowiem sąd nieubłagany. Dlatego, który nie czynił miłosierdzia. I tutaj odnośnie chyba jeszcze jest napisane, że kapłani, którzy cierpią właśnie prześladowanie od wewnątrz, czyli od swoich, jak to się mówi, nie? Od swoich. Nawet kielich boleści pochodzący z ręki tych, którzy powinni podać nam wino przyjaźni, musi być postrzegany jako dar od Boga, choćby był bardzo gorzki. Własne życie kapłana może być pełne szczególnego rodzaju cierpienia od fałszywych braci. Drugi list do Koryntian 11:26. Którzy wyśmiewają jego gorliwość, krytykują go, gdy przerywa zasłużony odpoczynek, aby pomóc udrąconej duszy komuś, lub jeśli dwa razy w jednym tygodniu odwiedza umierający matkę siedmiorga dzieci. Lecz żaden z tych docinków
nie wywoła u niego zgorzknienia. Jego cierpliwe znoszenie tych, którzy wraz z nim łamią chleb, uzbroi go we współczucie dla innych. Jego postawa będzie przypominała Dawida, który był obrzucany kamieniami i przeklinany przez człowieka o imieniu Szimei. Jeden z generałów Dawida spytał go, czy powinien odciąć Szimejemu głowę. Dawid odpowiedział: jeśli on przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział: przeklinaj Dawida. Któż w takim razie może mówić, czemu to robisz? Druga księga Samuela 16:10. I teraz wszystkie rzeczy, wszyscy ludzie, a nawet nasi bracia w kapłaństwie, są czasem narzędziami naszego oczyszczenia, abyśmy bardziej umieli pocieszać innych. W ten sposób ziszczą się w nas, jako w drugim Chrystusie słowa Symeona, znak, któremu sprzeciwiać się będą, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. To też jest tutaj mocne, kochani, bardzo mocne. Zanim Piotr posiadł Chrystusa, zamiast Piotr posiadł ducha Chrystusa, w Cezarei Filipowej ukazana została rywalizacja między jego ziemską a kapłańską naturą. Gdy wyznał boskiego Chrystusa, lecz zanegował jego cierpienie. I wracamy jeszcze raz do tych słów, że Jezusa, że sługa nie może być większy niż jego Pan. Jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Dlatego wielka jest wasza nagroda w niebie. Bo tak samo prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Boskiego Chrystusa zanegował jego cierpienie. Bóg Ojciec oświecił umysł Piotra, aby uznał i ogłosił: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Mateusza 16:16. Lecz gdy nasz Pan oznajmił, że zostanie ukrzyżowany, Piotr odciągnął go na bok, począł robić mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. W tej scenie widzimy cały paradoks, który dla wielu okazał się być przeszkodą oraz zgorszeniem nieomylności i grzeszności. Mamy tu wikariusza Chrystusowego, kierowanego przez Boga w swoim urzędzie, klucznika bram nieba i ziemi. Mamy tu również tego samego Piotra, skałę, klucznika zostawionemu samemu sobie i bez przewodnictwa, nazwanego szatanem. Jest to paradoksem, lecz również faktem. Czy wśród całej społeczności kapłańskiej istnieje jakikolwiek Szymon Piotr, który nie widział, jak ta scena po tysiąckroć odgrywana jest w jego własnej osobie? W jednej chwili jest drugim Chrystusem, a w kolejnej drugi szatanem? Piotr skłonny był wyznać Chrystusa kapłana. Dlatego mi się wydaje, że każda sytuacja jest jakby do tego... Będziesz, kochany, może kapłanie... wypróbowywany, postawiony w takiej sytuacji, a nie innej, żeby pokazać swoją wierność albo niewierność Słowu Bożemu. Także to jest właśnie to, mi się wydaje. Piotr skłonny był wyznać Chrystusa kapłana, ale nie Chrystusa żertwę. Mężczyźni powołani do tego, by być skałą, czasem stają się kamieniem, o który potykają się inni. Jednakże Pan jasno zdefiniował swoje warunki posługi kapłańskiej. Kapłaństwo oznacza naśladowanie Chrystusa, a naśladowanie oznacza ukrzyżowanie samego siebie. Niechęć, wiecie, o co chodzi, nie? A nie, że na przykład, nie wiem, zdobywać ludzi jakimiś tam, nie wiem, potulnymi słowami, poklepywaniem po plecach, jakimiś tylko wybiórczymi słowami, takimi, nie wiem, wiecie, co chodzi. Wiecie, co mam na myśli, nie? Żeby po prostu, żeby nie patrzeć na ludzi, tylko patrzeć na Boga. Bo to Bóg będzie sądził. A nie szukać uznania u ludzi, na przykład, nie, że mam jakieś, nie wiem, profity z tego, to może nie powinienem mówić czegoś, co może, bo to zniechęci ludzi. Trzeba patrzeć, czy Boga nie zniechęci, a nie ludzi. Właśnie. Kapłaństwo oznacza naśladowanie Chrystusa. Naśladowanie oznacza ukrzyżowanie samego siebie. Niechęć kapłana do tego,
by podążać za Chrystusem na Kalwarię, może być odbierana przez naszego Pana tylko w jeden sposób, jako głos samego diabła, czyli głos Szymona powtarzającego sentymenty, za pomocą których szatan próbował odwieść Chrystusa od krzyża na początku jego publicznej działalności. Nasz Pan nie odebrał Piotrowi powołania, zadowolił się ostrzeżeniem go, że rządzi w nim ciało i że upadnie w chwili nadmiernej pewności siebie. Pan Jezus pokazuje zatem świętego Piotra jako nieustanne przypomnienie, że jeśli ludzie nie poddają się okresowej odnowie dzięki łasce Bożej, będą najbardziej narażeni na upadek w tych właśnie dziedzinach, w którymi są najsilniejsi. Najwięcej dusz nawracają ci kapłani i misjonarze, którzy mają najgłębsze i najbardziej przygniatające poczucie swojej własnej niegodności. Piotr i Judasz, właśnie, każdemu złemu kapłanowi niewiele brakuje do tego, by stać się dobrym kapłanem. Każdemu dobremu kapłanowi grozi, że stanie się złym kapłanem. Granica biegnąca między świętością a grzechem jest bardzo cienka. Łatwo jest ją przekroczyć, a ten, kto ją przekracza, łatwo może nabrać pędu w każdą stronę. Święty Tomasz z Akwinu powiedział, że wszystko przyspiesza, gdy zbliża się do swojego należytego miejsca lub domu. Święci gwałtownie wzrastają w miłości. Ludzie źli szybko nikczemnieją. Możemy zrozumieć prawdę tego stwierdzenia, gdy porównamy Piotra i Judasza. Przez długi czas niewiele zdawało się ich różnić, aż nagle objawiła się różnica między nimi, między świętym a diabłem. Dlatego Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się nieustannie. Trwajcie nieustannie na modlitwie. A właśnie, odnośnie nieustannej modlitwy. Modlitwa w ciszy, polecam, też fajna książeczka, spisywana na pustyni w Francji, tak. Tutaj święta Teresa od Jezusa, czyli Zawili, pisze, tak stwierdziła po prostu, no, modlitwa wewnętrzna nie jest to zdaniem moim nic innego, jeno poufne i przyjacielskie przebywanie z Bogiem, z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. I to może przy okazji tutaj, ile tu czasu, 27 jeszcze. Ojejku, może to jeszcze tutaj się przeczytamy, co? Na modlitwie nie chodzi o to, żeby dużo mówić, lecz żeby dużo kochać. Zawsze święta Teresa z Awili właśnie, jak na adoracji jestem, nie? No to zawsze, nie zawsze mówię, no. Czasami po prostu jestem i wpatruję się w Jezusa. Wiem, że jest obecny w tej hostii. Czuję Jego obecność. Bo proszę o to, żeby dał mi Cię odczuć. Żeby wiara, tak naprawdę, jak masz wiarę, to doznanie jest łaską. Jeżeli masz wiarę silną, proś o wiarę. Wiara jest łaską. Dlatego ja codziennie się modlę o wiarę, o przymnożenie wiary, przymnożenie miłości. Także mi się wydaje, no, że wiara jest łaską i doznanie jest łaską. I warto jest prosić, no, o miłość, żeby doświadczyć tej miłości, Panie. Przecież kochasz mnie, jestem Twoim dzieckiem, dałeś mi życie. Daj mi tą miłość, bo inaczej ja sam nie potrafię wyrazić ją ku Tobie. Także, kochani, no co tu jeszcze? No, dużo człowiek by tutaj mógł jeszcze mówić, no. Człowiek nie jest przyzwyczajony do przebywania z Bogiem w ciszy, to znaczy bez słów i bez intencji. Woli mówić coś, cokolwiek, woli prowadzić dialog, przedstawiać potrzeby Kościoła, świata i swoje. Wiadomo, pięknie jest modlić się w jakichś intencjach, wiadomo, ale wtedy ma świadomość, że coś zrobił. Był aktywny, nie marnował czasu, że zajmował się Bogiem, Jego sprawami. Tymczasem na modlitwie wewnętrznej to wszystko trzeba właśnie zostawić. Trzeba całkowicie zamilknąć i otworzyć swoje duchowe anteny na obecność Trójjedynego. Trzeba nic nie mówić, a za to pozwolić Bogu działać. Bo ten czas należy do Niego. Trzeba pozwolić dać się przemieniać.
tworzyć serce przed Najświętszym Sakramentem, po prostu jak się jest. Tylko że każdy pewnie interpretuje, znaczy każdy pewnie to przeżywa inaczej, bo jedna osoba na przykład przyjdzie po pracy, zmęczona troszkę, już to człowiek inaczej wtedy, prawda? Inaczej osoba tak zwana świeża, w stanie od razu blisko ma kości adoracji, idzie od razu na adorację, taka świeża. To i takie myśli są takie świeże, nie? Dlatego każda w danych godzinach, załóżmy, nie? Jest inaczej. W późniejszych godzinach po pracy jest inaczej. W świeżym duchu, takim, w świeżym ciele, takim wypoczętym jest inaczej, prawda? Jak się przychodzi na adorację. Ale ważne, żeby słuchać, no, żeby dawać się przemieniać. Przemieniać się jego łasce, jego obecności. I prosić go: Panie, objaw mi siebie. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I nasłuchiwać się. Mieć sobie więcej ciszy, przebywać w ciszy. Nie szukać jakiegoś hałasu, ciągle w hałasach przebywać. Nie chodzić tam, gdzie są hałasy, bynajmniej. Przez Niego i na Jego... No to jest właśnie to, czego jesteśmy. Człowiek nie chce oddać inicjatywy Bogu. Nie chce, by Bóg działał w jego wnętrzu i przemieniał go. Nie przyzna się do tego wprost, ale w podświadomości wie, że Bóg jest niebezpieczny, że jest nieobliczalny, że jeśli naprawdę pozwolić Mu działać, to mógłby zrobić z nami coś, czego nie chcemy. Może dlatego modlitwa w ciszy nie jest popularna. No dużo jest tutaj właśnie, jak się modlić, to jest piękne, no, jak się modlić, to jest... On skupia się tutaj, ten ksiądz, na modlitwie właśnie wewnętrznej, właśnie świętego Jana od Krzyża, polecam dzieła, no. Jest pięknie, Droga na górę, Karmel, nie? Dzieła świętego Jana od Krzyża. Ale, zobaczcie, co tutaj on pisze, jeszcze to gdzieś coś takiego fajnego kiedyś przeczytałem, ale już nie pamiętam, gdzie to było. Kurczę, nie pamiętam, no. Dobra, może wrócimy teraz do tego, do arcybiskupa Schina. Arcybiskupa Schina. Fałszywa gorliwość kapłana, no też, no. Też nie przebierał w słowach arcybiskup Schin. No, mówił prawdę po prostu, no. Mówił prawdę. Kto mówi prawdę, no nie zawsze musi być lubiany, tak? Zobaczcie, kto ukrzyżował Jezusa. Mili ludzie. Pobożni Żydzi. Pobożni religijni Żydzi ukrzyżowali, nie? Być może uleczenie tej rany sprawiło, że Piotr nie został aresztowany. Dobra, to może tutaj to nie, bo to takie trochę odskocznie od tematu. O, zaniedbanie czuwania, modlitwy i wewnętrzny dyskomfort przebywania w zbyt bliskiej obecności Pana. Gdy się to stanie, serce kapłana przestaje służyć Panu. Sprawuje mszę świętą i odmawia brewiarz, lecz rzadko nawiedza Najświętszy Sakrament. Trzyma Pana na dystans, wspina się na ambonę, aby wzywać do złożenia ofiary na misję, ale nie daje ani grosza z własnej kieszeni. Nie asystuje do mszy świętej innym kapłanom po tym, jak odprawi swą własną. Traci smak spraw duchowych. Święci kapłani irytują go. Ciekawe stwierdzenie, co? Święci kapłani irytują go. Przestrzega postu i wstrzemięźliwości w nakazane dni, lecz często idzie na skróty. Szepce do swego sumienia: nawet jeśli nie uczyniłem całego dobra, które mogłem uczynić, przynajmniej nie wyrządziłem żadnej krzywdy. No takie się robi już, takie, nie? Rozmemłanie to może za mocne słowo, znaczy za mocne, nieodpowiednie, ale takie rozwodnienie się zaczyna robić jakieś, nie? Takie. Zamiast rozmyślać nad złem, którego jest winny, chełpi się grzechami, których unika. Porównuje siebie nie z tymi, którzy są lepsi, lecz z tymi, którzy są gorsi od niego. Rezygnuje z duchowej lektury i zastępuje księgę Apokalipsy książką miesiąca. Jego kazania są nieprzygotowane, składają się w dużej mierze z krytyki i narzekania. Wszystkim, co jest w stanie osiągnąć, jest przypisywanie innym własnej przeciętności. Jego dusza jest pusta. W najlepszym przypadku ma niejasną świadomość
wciąż rosnącego dystansu, jaki oddziela go od naszego Pana. W nocy, gdy się budzi, w jego uszach brzmią słowa mistrza. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. No, to jest też piękne stwierdzenie. Taka prawda, no kochani. Jest niemal powszechną prawdą, że nadmierna dbałość o wygląd zewnętrzny zdradza wewnętrzne ubóstwo i nagość duszy. Polecam książkę, naprawdę, no. Kapłan nie należy do siebie. Bardzo ciekawe to są spostrzeżenia. Co tu jeszcze o naśladowaniu Najświętszej Marii Panny? Też piękne są słowa tutaj, dużo. Dużo jest naprawdę też. Jedno z lepszych pism, takich ascetycznych, moim zdaniem, takich, no. Warto jest czytać ludzi, którzy naprawdę mieli relację z Bogiem prawdziwą, którzy spisywali różne rzeczy. Ja lubię czytać mistyków, nie dlatego, że jakiś tam, nie wiem, okiach, chcę być, nie, bo nie chcę być okiach, nie, ale bo wiem, że oni mówią prawdę, oni mieli przeżycia z Bogiem, warto takie rzeczy wiedzieć, nie wiem, właśnie święty Ludwik z Granady, nie? Żeby dobrze się prowadzić po prostu, no, żeby, kochani, no. Która 36 minut. Albo może jakimś Słowem Bożym zakończmy jeszcze. Dzisiaj tak na spokojnie, nie? No. Niemniej jednak w Ewangelii Świętego Jana takie rzeczy czytamy. W 12 rozdziale od 42 wersetu. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Nie? Aby nie stracili jakichś, nie wiem, datków, aby nie stracili jakiejś aprobaty, aby nie stracili jakiegoś profitu. Tak to właśnie się dzieje. Bardziej umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Takie spuentowanie. Bardziej umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Coś mi, jak czytałem, coś świtało tak z tyłu głowy, jakiś cytat, ale już nie wiem, czy sobie przypomnę. Też trochę zmęczony jestem. Może przeczytam jeszcze raz, to mi się przypomni. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Zresztą Pan Jezus w którymś też mówi w fragmencie, że chwałę między sobą potraficie jakby odbierać, nie? Do ludzi. Ale o co mi chodziło, Panie? Przypomnij mi, proszę Cię. Dziękuję. Święty Jan Wianney, patron proboszczów, powiedział coś takiego, że pierwszym sidłem, jakie zastawia szatan na duszę, która zaczyna służyć Bogu, jest obawa przed ludzką opinią. Dlatego dar męstwa jest tutaj nieunikniony. No. Jeden z darów Ducha Świętego. Dar męstwa, dar odwagi, dar pobożności, dar rady męstwa, odwagi, dar pobożności, dar bojaźni Bożej, umiejętności, męstwa. Podstawa, no. Żeby nie bać się, no. Żeby nie bać się, no. Żeby kapłan był żertwą. No, mi się wydaje, że powinien kapłan sobie kupić tą książkę, no. Moim zdaniem skromnym. Ja, żebym kapłanem, to czytałbym ją cały czas. Także, kochani, no. Słowo Boże, Słowo Boże, Słowo Boże, Słowo Boże. I jeszcze raz Słowo Boże. Jak to powiedział kochany ojciec Badeni. Też polecam książkę Siła Nadziei. Powiedział coś takiego, że każdy kapłan, nie wiem, czy teraz odnajdę, też miał problemy z odmawianiem różańca, później się rozkochał w różańcu w Maryi. Polecam, fajna książka, bardzo fajnie opisana, taki z dystansem do siebie, no. Bardzo fajnie się czyta, nie jakieś takie spięte, nie jakieś takie, kurczę, wiecie, o co chodzi. Na siłę ktoś chce być fajny i mądry.
Nie wiem, w każdym razie przypomniałem się teraz sobie. On właśnie mówił właśnie, że dla każdego kapłana powinno być kontemplowanie Słowa Bożego i Eucharystii. I Eucharystii, kochani. Naprawdę, kupcie sobie, przeczytajcie. Siła nadziei, ojciec Badeni. Także wszystkiego dobrego, życzę wam wierności na co dzień Chrystusowi, Jego Słowu, bez względu na wszystko. Choćby cię ludzie opuścili, pamiętaj, Chrystus cię nie opuści, trwaj w Jego nauce. Jeśli wytrwasz w tej nauce, będziesz zbawiony. Pan będzie ci przysyłał ludzi. Módl się za innych, kochaj wszystkich. Módl się za prześladowców. Pamiętaj, że Słowo Boże mówi w Ewangelii, jeszcze raz przeczytam ci w Ewangelii świętego Mateusza. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Zresztą Pan Jezus mówi, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Także aleluja i do przodu. Jezus jest Panem. Jezus jest twoim mistrzem. Pamiętaj, jest jedynym nauczycielem. Czerp ze źródła soki wody żywej na adoracji. Proś Go o umocnienie wiary, o wzrost wiary, prawdziwej wiary, pobożności, autentyczności, szczerości na modlitwie, czystego serca, siły do tego, żeby wypełniać te słowo na co dzień. Niech Eucharystia będzie w tym ci priorytetem. I tyle, modlitwa różnicowa, oddawanie się codziennie Matce Bożej i niepokalanemu sercu, żeby prowadziła nas do Boga, uczyła nas tej miłości do Jezusa. I tyle, będzie dobrze, kochani, no. I tyle, no. Niech wam Bóg błogosławi. Pomódlcie się za mnie. Pomódlcie się za mnie, no bo będę wam bardzo wdzięczny, kochani. Także wszystkiego dobrego. Ściskam was bardzo mocno. Serdecznie was pozdrawiam w Chrystusie Panu. Niech Duch Święty was prowadzi. Niech Duch Święty was prowadzi, umacnia i zbawia. Niech Słowo Boże was trwa. I tyle. Amen. Pokój i dobro.